absolutnie nie wiem, co ja robię, ale witam was po przerwie w kolejnym odcinku. W sumie nowym odcinku Narcovlogs i dzisiaj pokażę wam 5 albo tyle, ile pokażę fajnych darmowych wtyczek do miksu. Ja chcę trochę się odcinać jak od kontentu muzycznego. Kontent muzyczny na kanale będzie przejmował Majerski. Już niedługo wracamy różnymi dziwnymi pomysłami, ale dobra, nie o tym, bo pewnie większość z was nawet nas nie zna i chce zobaczyć darmowe wtyczki także. Właśnie się dowiedziałem, że rozjebałem se słuchawki, w sensie nie wiem. Więc trochę komplikacji mam, ale i tak wam to pokażę. Okej, okay. Odpaliłem jakiś losowy projekt mój, dałem ścieżkę, którą sobie tam kiedyś coś nagrywałem. I pierwszą wtyczką, którą wam przedstawię, jest OTT. To się po prostu nazywa OTT. I co to jest? To jest kompresor, dokładnie multiband kompresor. Co to znaczy? Absolutnie nie wiem, ale na stronie producenta jest napisane XFR Records OTT is a free recreation of a popular aggressive multiband port do Roads compressor setup USET Bitmany dubstep and electro producers. Jak opisać tego działanie, nie mam pojęcia, ale mogę wam to pokazać i na pewno wam się spodoba. Da to fajny efekt, pewnie niektórzy z was słuchali Konesera czy innych takich śpiewaków, co tak śpiewali, znaczy rapowali, i ten efekt daje efekty zbliżone do tego. Tu macie czysty wokal. Zawsze liczyłem, że będziesz endgame'ową kartą, jakbym na początku gry zrobił Cristiano Ronaldo. A tu macie z użyciem efektu OTT na podstawowym, nic nie ruszanym w ogóle settingcie. Zawsze liczyłem, że będziesz endgame'ową kartą, jakbym na początku gry zrobił Cristiano Ronaldo. Kolejną wtyczką, która jest fajna, jest zajebista, jest Valhalla Supermassive. Valhalla Supermassive, co to jest? Pewnie się zastanawiacie. Już wam odpowiadam. Supermassive jest to darmowy zbiór delay i reverbów. Jeśli chcecie dodać reverb fajny, ciekawy albo delay, możecie użyć Valhalla Supermassive. Dużo jest kombinacji. Ja wam pokażę bez i z tam coś tam pokombinowanym. Będziecie mieli na ekranie pokazane, jak to pokombinowałem. Nie ma co się opisywać, wiadomo, każdy wie, co to jest reverb, każdy wie, co to jest delay. I chuj. Zawsze liczyłem, że będziesz endgame'ową kartą, jakbym na początku gry zrobił Cristiano Ronaldo. Kolejną darmową, zajebistą wtyczką jest kompresor od Tokyo Down. Coś tam, TDR to jest w skrócie, tutaj pewnie wam się wyskoczy profesjonalnie. I czym się charakteryzuje ten kompresor? No tym, co jest darmowy i fajnie działa. Kompresor jak kompresor, nie muszę nic tłumaczyć, kompresuje wokal, jest moim zdaniem lepszy od tego takiego DC1, bo tutaj macie różne funkcje, możecie jakieś tam ataki, relase, makę upy, ratio ustawić. I tutaj porównanie z i bez, jakiejś znaczącej różnicy nie będzie, ale zawsze będzie. Zawsze liczyłem, że będziesz endgame'ową kartą, jakbym na początku gry zrobił Cristiano Ronaldo. Ludzie patrzyli się na mój skład, mówili... Kolejna wtyczka to również jest reverb, albo kilka reverbów. Dragonfly Reverb. Od Dragonfly'a dużo osób na TikToku, jak sobie tam czasem z Ameryczki pokazują się takie wariaciki, to one właśnie, oni właśnie używają Dragonfly'a, tego niebieskiego, którego ja wam tu pokażę. Właśnie takiego Dragonfly'a. Tutaj ja mam jakieś losowe, nie muszę się więcej wywodzić, działa tak samo jak Valhalla, bo to reverb. I pokażę wam po prostu, jak to wygląda. Zawsze liczyłem, że będziesz endgame'ową kartą, jakbym na początku gry zrobił Cristiano Ronaldo. I ostatnią, piątą wtyczką w tym dzisiejszym zestawieniu jest Izotop Vinyl. Wtyczka modyfikuje naszą ścieżkę dźwiękową w takie dźwięki, takie kurwa winylowe, staroświeckie, takie, wiecie, o co mi chodzi. Tutaj macie szybko, poglądowo, jak to wygląda. Zawsze liczyłem, że będziesz endgame'ową kartą, jakbym na początku gry zrobił Cristiano Ronaldo. Ludzie patrzyli się na... Teraz w tym projekcie zmienię główny wokal, dam tylko te efekty oprócz winyla, bo winyl dam na dodatkowe ścieżki.
pokażę wam, jak brzmi z tymi czterema wtyczkami na głównym wokalu i z tymi pięcioma wtyczkami na pobocznym wokalu, oczywiście na trzy ścieżki, brzmi mix. Więc może ktoś z was tam coś pokorzysta i wam to pomoże i będziecie mieli fajnie. Sorry, że się patrzę tu, ale tu widzę swoją mordę, a tu nic absolutnie nie widzę, bo nagrywam komórą. Także obczajcie. Jestem kurwa ciekawy, jak to brzmi, bo wszystko robiłem na oślep. Kompletnie na oślep. Ja nawet nie wiem, jak to działa. Odcinka. W następnym odcinku pokombinujemy coś z TikTokiem, ale o tym dowiecie się w następnym odcinku. Możecie dawać w komentarzach pomysły na następne odcinki, jak chcecie coś z muzyką, to też piszcie, może coś zrobimy, może nie. Chuje się znamy, ale się wypowiemy. Pozdrawiam, do następnego, ciao!